Ja, god dagen, den här kommandör Anders Behring Geirvik, den norske antikommunistiske motståndsbevegelsen. Jeg på Utøya for øyeblikket, jeg ønsker å overgi meg. O 15.14 Anders Breivik podjeżdża pod kancelarię premiera białym vanem, w którym umieścił bombę. Chwilę później parkuje samochód i pospiesznie odchodzi w stronę drugiego pojazdu, który czeka na niego zaparkowany. W sąsiednich budynkach kancelarii znajdują się takie instytucje jak Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów czy Edukacji. Kierowca ubrany jest w strój policjanta i trzyma pistolet. Jego twarz zakrywa hełm policyjny. O godzinie 15.26 bomba zostaje zdetonowana. Wybuch wywołuje pożar w kancelarii premiera. Fala uderzeniowa wybija okna we wszystkich piętrach, a także w sąsiednich budynkach. Minutę później policja otrzymuje pierwsze zgłoszenie o wybuchu. W tym samym czasie agencja informacyjna potwierdza, że premier jest bezpieczny i nie doznał żadnych obrażeń. W wyniku wybuchu zginęło 8 osób, a 209 zostało rannych. Następnie terrorysta rusza ku wyspie Utøya. Anders Breivik urodził się 13 lutego 1979 roku jako syn pielęgniarki i dyplomaty. Pierwszy rok swojego życia spędził w Londynie, jednak po rozpadzie małżeństwa swoich rodziców wrócił z matką do Oslo, do dzielnicy Ullern. Matka Andersa nie radziła sobie z wychowywaniem chłopca i jego 6 lat starszej siostry, dlatego postanowiła poprosić o pomoc opiekę społeczną. W styczniu 1983 roku rodzinę wezwano na badania. Biegli obserwowali Andersa przez miesiąc. W raporcie napisali: rzucający się w oczy brak zdolności do zaangażowania się w zabawę. Korzystaniu z zabawek nie towarzyszy żadna radość. Nie przyłącza się do zabaw innych dzieci. Stoi z boku. Zabawki traktuje z przesadną ostrożnością. Anders nie wykazuje spontaniczności, fantazji ani chęci do zabawy. Psycholog zdał również raport na temat matki Andersa, w którym napisał: w sytuacjach stresowych wykazuje znaki alogicznego myślenia. Osobowość chwiejna emocjonalnie, typu borderline. W jednej chwili jest miła i dobra, a w następnej krzyczy na syna. Wśród personelu na oddziale bez zahamowań opowiadała o swoich wyuzdanych seksualnych fantazjach i lękach. Odnosiła się dwuznacznie do personelu męskiego. Zakład wypisał rodzinę z konkluzją, że stosunki w rodzinie są szkodliwe dla dzieci i zaleca się umieszczenie Andersa w rodzinie zastępczej. Adwokat matki Andersa oskarżył psychologa o maniakalne prześladowanie. Raport przygotowany przez psychologów podważyła także opiekunka z przedszkola Andersa, dzięki czemu sprawę umorzono i Anders został razem z matką. W młodości Breivik okazywał oznaki buntu. W latach nastoletnich był graficiarzem i częścią społeczności hip-hopowej w Oslo West. Kilkukrotnie został przyłapany przez policję na malowaniu graffiti. Według matki Breivika, po tym jak w wieku 16 lat Anders został złapany na malowaniu i ukarany grzywną, jego ojciec zerwał z nim kontakt. Ojciec twierdzi jednak, że syn sam się od niego odsunął i nie chciał już utrzymywać kontaktu. Zauważa też, że zawsze był wycofany i zdystansowany w relacjach z nim. Men jag fick aldrig någon sån nær kontakt med honom. Han var lite frånvarande, lite fjärn på många måter. Och han var inte så väldigt intresserad i att snacka om hur han hade det och och hur han gick på skolan och vad han likte att göra i fritiden och sånt. Skulle han börja på videregående och då var det snack om att han kanske ville resa till USA och gå på skola där. Och så kom han inte tillbaka till mig. Han gick sin egna vägar och han blev borta, så han tog inte längre kontakt med mig. Och w 2007 roku za sprawą kuzyna swojej matki zdecydował się przyłączyć do masonów i został zaproszony na spotkanie inicjacyjne. Został masonem pierwszego stopnia. Na ogólnodostępnej liście członków Loży Świętojańskiej Świętego Olafa pod trzema kolumnami w Norwegii Breivik pojawił się w 2008 roku w stopniu ucznia. Na jednym z dostępnych zdjęć w internecie można zobaczyć Andersa w mundurku masońskim.
Jednak na spotkania nie miał zbyt dużo czasu, bo był uzależniony od gry komputerowej World of Warcraft, przy której potrafił spędzać po 17 godzin dziennie. Rok później zaczął systematycznie przeglądać portale i fora internetowe o tematyce antyislamskiej. Znajomym oznajmił, że ma zamiar napisać książkę dotyczącą islamizacji Europy. Zaczął również wycofywać się z życia towarzyskiego. Książka stała się jego obsesją. Pisał wiele maili do aktywistów czy portali o poglądach podobnych do niego. Jednak wszyscy go ignorowali. Wtedy też postanowił zbudować bombę. Z tego powodu wyprowadził się i założył jednoosobową działalność, aby legalnie kupić materiały potrzebne do skonstruowania bomby. Zaczął również kupować broń. Co ciekawe, niektóre potrzebne substancje do zbudowania bomby zakupił na polskiej stronie internetowej. W piątek, 22 lipca 2011 roku dzieło było skończone. Breivik wysyła do 8000 osób maile z załącznikiem swojego manifestu, który nazywa Europejska Deklaracja Niepodległości. Książka ta ma 1508 stron. Oprócz swoich poglądów, Breivik w manifestie opisał również szczegółowy plan przygotowywania przez niego ataków terrorystycznych. Duża część manifestu została bezpośrednio skopiowana od innych terrorystów. Co ciekawe, w manifestie Norweg wielokrotnie powołuje się na polskie doświadczenia z historii. Wymienia Polskę około 40 razy. Jest pełen podziwu dla polskiego króla Jana III Sobieskiego. Po opublikowaniu manifestu Breivik wsiadł do furgonetki z bombą i pojechał pod kancelarię premiera. O 15:25 zdetonował bombę. Następnie wsiadł do Fiata Doblo i odjechał w kierunku wyspy Utoja. Wyspa ta znajduje się około 35 km na północny zachód od Oslo. W tym czasie na wyspie organizowany był zjazd młodzieżówki Partii Pracy, która w tym czasie rządziła Norwegią i poglądy tej partii odbiegały drastycznie od poglądów terrorysty. Breivik dociera na wyspę o 17:20. Dostaje się na nią podstępem. Ubrany w mundur policyjny i fałszywą odznakę, zapewnia kontrolera promu, że został wyznaczony do zabezpieczenia terenu na wyspie i dbania o bezpieczeństwo uczestników zjazdu po wybuchu bomby w Oslo. Po kilku minutach dociera do zabudowań wyspy. Prosi wszystkich o zgromadzenie, bo ma im do przekazania ważne informacje o ataku w Oslo i o bezpieczeństwie. W tym momencie młodzi ludzie podchodzą bliżej. Breivik zaczyna masakrę na wyspie. Terrorysta zabija pierwsze kilka osób. Wszyscy dookoła zaczynają uciekać. Następnie przechodzi przez pole namiotowe, zabijając kolejne osoby. Na wyspie zapanował chaos. 4 minuty po pierwszych strzałach policja została zawiadomiona. Wielu ludzi chowa się w budynkach, toaletach czy za skałami. Kiedy Breivik idzie wzdłuż brzegu, niektórzy decydują się na skok do wody i przepłynięcie w pław do drugiego lądu. Wielu z nich uratował Kasper Ilauk, miejscowy mieszkaniec, który zorientował się, że dzieje się coś złego na wyspie i postanowił działać. O 18:01 Breivik z wyspy dzwoni na policję. Ja zadałem na komandor Amnesty norskie antykomunistyczne muzeum w Wejsku. Ja po Utøya, w Breivikie, jeg skal overgi meg. Ok. Hvilket nummer ringer du fra? Jeg ringer fra mobil. Du ringer fra din mobil? Ja. Det ikke min mobil, en annen. En annen. Hva heter du for noe? Hallo? Hallo? Po zakończeniu rozmowy wraca do mordowania. O 18:09 załoga Delta dotarła na miejsce, ale musiała poczekać kilka minut na łódź. Na wyspę dotarli o 18:25. Minutę wcześniej Breivik dzwoni drugi raz na policję, jednak nagranie tej rozmowy nie zostało udostępnione. Znany jest tylko jej przebieg.
Minutę później Breivik został aresztowany w centralnej części wyspy. Nie stawiał oporu. Jego masakra trwała ponad godzinę. Zabił 69 osób, a 66 zostało rannych. Pierwsze przesłuchanie terrorysty odbyło się już na wyspie w kwaterze głównej obozu. Breivik oznajmił, że złoży wyjaśnienia w 98%, a o pozostałe 2% będzie chciał negocjować. Poprosił o komputer i dobre warunki w celi. Po kilku dniach adwokat Breivika, który odbył z nim wiele rozmów, odpowiedział na pytania dziennikarzy. Has he shown any remorse or any regret for what he did? He said it was necessary to start a war here in Europe and throughout the Western world. So he's sorry that it was necessary, but it was necessary, he says. Was he expecting to survive and be arrested? No. He expected he would be killed or that he would kill himself? He expected to be killed. 16 kwietnia 2012 roku rozpoczął się proces Breivika. Po zapoznaniu się z zarzutami, Breivik został poproszony o ustosunkowanie się do nich. Helt eller delvis skyldig i denne tiltalen. Jeg kjenner handlingene, men ikke straffeskyld, og jeg påberoper meg nødrett. Następnie prokurator opisał życie Breivika w poprzedniej dekadzie. Gdy sądowi pokazywano manifest, terrorysta zaczął płakać. 24 sierpnia zapadł wyrok. Mimo dwóch sprzecznych raportów na temat stanu psychicznego Norwega, sąd uznał Breivika za zdrowego i skazał go na 21 lat pozbawienia wolności. Zapytany, czy akceptuje werdykt, Breivik oświadczył, że nie uznaje zasadności sądu w Norwegii, w związku z czym ani nie przyjmuje, ani nie apeluje. Wykorzystał swój czas, aby przemówić do nacjonalistów, jednak sędzina przerwała jego apel. I'd like to finish by making an apology. I'd like to apologize to all millions of nationalists in Norway and in Europe for not being able to... This is not the time to address anyone outside of this courtroom. Breivik, kiedy miał wyciszony mikrofon, powiedział, że żałuje, że nie zabił więcej osób. Anders Breivik przebywa w więzieniu w Skien. Morderca nie ma kontaktu z innymi więźniami. Strażnicy są regularnie zmieniani, aby nimi nie manipulował. Mieszka samotnie w trzech celach. Z telewizorem, konsolą do gier, komputerem, bez internetu oraz sprzętem fitness. Sam uważa jednak, że naruszane są jego prawa człowieka. Og i de verste stunder så tenker jeg at det siste han burde gjøre var at han, i stedet for å drepe så mange mennesker, så burde han ta sitt eget liv.